zdecydują się was zapytać, tak? I mają, mają usłyszeć odpowiedź na pytanie zgodnie z tym, co wy macie wszyscy napisane. Napisane, tak, Emilii? I to jest trzecie miejsce i tamci poszkodowani jakby czekają najdłużej, tak? Więc żeby się przygotować, generalnie tam jeden leży, zaraz... 14 też nie chodzi generalnie, tak? Więc, no bo mam nogę. Powiedzmy, co? No, bo mam ten staw skokowy. Dnia dzisiejszego na stadionie w Pręgowie doszło do katastrofy w ruchu lądowym. Jadący ciągnik wjechał w młodzież bawiącą się przy ognisku. W wyniku tego zostało poszkodowanych 16 osób. Od substancji ropopochodnych zapaliły się od ogniska pobliskie zarośla. W tym momencie wszystkie osoby zostały tutaj przetransportowane do ZRM. Predysponowuję twoich ludzi na następne zdarzenie, na przeszukanie pobliskiego terenu. Służba medyczna i szyi. Tu potrzebuję jedną. Kogo ogarnia? Dobry. Na szczęście dzisiejszego dnia było to tylko ćwiczenie Straży Pożarnej z gminy Kolbudy oraz z gminy Przywidz przy współpracy z ZRM Gorad z Gdańska oraz grupy pozoracyjnej z Sopotu. W wyniku tych ćwiczeń dokształcaliśmy swoją wiedzę oraz skutki gaszenia pożarów oraz udzielanie pierwszej pomocy. Jest to pierwsza współpraca z lokalnymi jednostkami, jeśli chodzi o zewnętrzne ćwiczenia. Są to pierwsze ćwiczenia z ZRM, z Zespołem Ratownictwa Medycznego z Gdańska. Takich ćwiczeń w tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Pręgowie planuje. Trzy ćwiczenia, ćwiczenia na obiektach i ćwiczenia również w terenie poszukiwawcze za pomocą kamery termowizyjnej. W dniu dzisiejszym brały trzy zastępy Straży Pożarnej z Pręgowa, z Kolbud i z Jodłowna. Razem łącznie ludzi około 37 osób, z ZRM, z Ratownictwa Medycznego około 15 osób plus skład ratowniczy dwóch ratowników medycznych.